Mój brat ma na imię Jonas. Ja mam na imię Mia Maria. A nasza mała siostrzyczka nazywa się Lotta. Ma tylko troszkę ponad 4 lata. Tatuś mówi, że w naszym domu było całkiem spokojnie, zanim pojawiło się dzieci. Dopiero potem zrobił się taki harmider. Mój brat urodził się przede mną. Tata mówi też, że hałas w domu zaczął się, jak tylko Jonas stał się na tyle duży, żeby walić grzechotką o brzeg łóżka w niedzielne poranki, kiedy tatuś chciał jeszcze pospać. A potem Jonas hałasował coraz to bardziej i bardziej i bardziej. Później urodziłam się ja, a potem Lotta. Mieszkamy w żółtym domu przy małej uliczce, która nazywa się ulicą Garncarzy. Może kiedyś, dawno temu, mieszkali tu ludzie, którzy robili garnki, ale teraz mieszkają tu tacy, co robią tylko awantury, mówi tatuś. Myślę, że będziemy musieli zmienić nazwę na ulicę Awanturników. Lotta złości się, że nie jest tak duża jak Jonas i ja. Jonas i ja możemy zupełnie sami chodzić aż na rynek, a Lotta nie. Jonas i ja chodzimy na rynek co sobotę i kupujemy cukierki od starych przekupek. Ale musimy przynieść też cukierki dla Lotty. Raz w sobotę padało tak bardzo, że już myśleliśmy, że nie pójdziemy na rynek po zakupy. Ale wzięliśmy duży parasol tatusia i poszliśmy. I kupiliśmy czerwonych cukierków. Kiedy wracaliśmy do domu pod parasolem, jedliśmy cukierki i to było bardzo przyjemne. Lotta jednak nie mogła ani na chwilę wyjść na dwór, bo tak bardzo padało. Po co pada deszcz? Spytała Lotta. Żeby wyrosło żyto i kartofle, to będziemy mieli co jeść, odpowiedziała mamusia. A po co pada na rynku? Spytał Jonas. Żeby wyrosły cukierki? Mama tylko się roześmiała. Kiedy położyliśmy się wieczorem do łóżek, Jonas powiedział do mnie: wiesz co, Mia? Kiedy pojedziemy do dziadków na wieś, nie będziemy sadzić marchewek na naszej grządce, tylko cukierki. Są dużo lepsze. Tak. Chociaż marchewka jest zdrowsza na zęby, powiedziałam. I możemy podlewać je moją zieloną kanewką. Mam na myśli cukierki. Byłam bardzo zadowolona, kiedy przypomniałam sobie moją małą zieloną kanewkę, którą mam u dziadka na wsi. Stoi na półce w piwnicy. Zawsze, kiedy jest lato, jedziemy do dziadków. Czy zgadniecie, co zrobiła raz Lotta na wsi u dziadków? Za oborą jest duża kupa gnoju, który dziadek Johansson rozrzuca po polach, żeby wszystko dobrze rosło. Po co jest gnój? Spytała Lotta. Wtedy tatuś powiedział, że jeśli się podsypie gnoju, to wszystko dobrze rośnie. I musi też padać deszcz, dodała Lotta, bo pamiętała to, co mama powiedziała w tamtą sobotę, kiedy tak strasznie padało. Słusznie, powiedział tatuś. Po południu zaczął padać deszcz. Czy któraś z was widziało Lottę? Zapytał tatuś. Ale my od dłuższej chwili nie widzieliśmy Lotty, więc wszyscy zaczęliśmy jej szukać. Najpierw szukaliśmy wszędzie, w całym domu, we wszystkich garderobach. Jednak Lotty nigdzie nie było. I tatuś stał się niespokojny, bo obiecał mamie uważać na Lottę. W końcu wyszliśmy na dwór i szukaliśmy. Jonas, tatuś i ja. W oborze, i w stodole, i wszędzie.
A potem poszliśmy za oborę. I wyobraźcie sobie, stała tam Lotta. W strugach deszczu, na samym środku kupy gnoju, zupełnie przemoknięta. Och, kochana, malutka Lotto, dlaczego tu stoisz? Zapytał tatuś. Wtedy Lotta się rozpłakała. Żeby urosnąć i być taka duża jak Jonas i Mia. Oj, jaka ta Lotta jest dziecinna. Jonas i ja bawimy się i bawimy i bawimy przez całe dnie. Lotcie też wolno być z nami, gdy bawimy się w coś takiego, że możemy bawić się razem z nią. Ale czasami bawimy się w piratów, a wtedy nam przeszkadza, bo tylko spada ze stołu, który jest naszym statkiem. Ale mimo to krzyczy i chce bawić się z nami. Parę dni temu bawiliśmy się w piratów i Lotta nie dawała nam spokoju. Wtedy Jonas powiedział: a wiesz, co się robi, kiedy się zostaje piratem? Stoi się na stole i podskakuje i jest się piratem, odpowiedziała Lotta. Tak, ale jest też inny sposób. O wiele lepszy, powiedział Jonas. Leży się na podłodze pod łóżkiem zupełnie cicho. Dlaczego? Spytała Lotta. Bo leży się tam i jest się piratem i cały czas mówi się zupełnie cichutko: więcej jedzenia, więcej jedzenia, więcej jedzenia. Tak właśnie robią piraci, wyjaśnił Jonas. W końcu Lotta pomyślała, że piraci naprawdę tak robią, wlazła pod swoje łóżko i zaczęła powtarzać: więcej jedzenia, więcej jedzenia, więcej jedzenia. A Jonas i ja wdrapaliśmy się na stół w pokoju dziecinnym i żeglowaliśmy po morzach, tak na niby oczywiście. Lotta cały czas leżała pod swoim łóżkiem i powtarzała: więcej jedzenia. A my uznaliśmy, że właściwie przyjemniej jest patrzeć na nią, niż być piratem. Jak długo piraci leżą pod łóżkami i mówią: więcej jedzenia? Zapytała w końcu Lotta. Do Wigilii, odparł Jonas. Wtedy Lotta wylazła spod łóżka i oznajmiła: nie chcę być piratem, bo oni są głupi. Ale czasami, kiedy się bawimy, dobrze jest mieć Lottę. Czasami bawimy się, że jesteśmy aniołami, Jonas i ja. Jesteśmy aniołami stróżami, więc musimy mieć kogoś, kogo można strzec i wtedy strzeżemy Lotty. Leży w swoim łóżeczku, a my stoimy obok, wymachujemy rękami i udajemy, że to są skrzydła, którymi trzepoczemy i latamy tam i z powrotem. Ale Lotta wcale nie uważa, żeby to była przyjemna zabawa, bo ona tylko może leżeć spokojnie. I jeśli się zastanowić, dla niej jest tak samo, jak gdy bawi się w piratów. Tyle, że wtedy leży pod łóżkiem i mówi: więcej jedzenia. A poza tym jest podobnie. Bawimy się także w szpital. Jonas jest doktorem, ja pielęgniarką, a Lotta chorym dzieckiem, które leży w swym łóżeczku. Ja nie chcę leżeć w łóżku, powiedziała Lotta, kiedyśmy ostatnio chcieli, żeby była chorym dzieckiem. Chcę być doktorem i wkładać mi łyżkę do gardła. Nie możesz być doktorem, bo nie potrafisz pisać recepty, powiedział Jonas. Czego nie potrafi pisać? Spytała Lotta. Recepty tego, co doktor pisze. Jak trzeba leczyć chore dziecko, chyba wiesz, odparł Jonas. Jonas umie pisać drukowanymi literami, mimo że jeszcze nie chodzi do szkoły.
czytać też umie. W końcu udało nam się położyć Lottę do łóżka jako chore dziecko, chociaż nie chciała. No, jak się czujemy? Spytał Jonas zupełnie tak samo jak wujek doktor, który przychodzi do nas, gdy mamy odrę i jesteśmy chorzy. Więcej jedzenia! Więcej jedzenia! Więcej jedzenia! Powiedziała Lotta. Bawię się, że jestem piratem! Dodała. Głupia jesteś! Krzyknął Jonas. Przestań! Nie możesz bawić się z nami, jak jesteś taka głupia! Wtedy Lotta stała się chorym dzieckiem i zrobiliśmy jej okład na rękę, a Jonas przykładał jej do piersi dużą szpulkę od nici i przez tę szpulkę słyszał, że ona jest bardzo chora na płuca. I włożył jej łyżeczkę do gardła i zobaczył, że tam też jest chora. Muszę zrobić jej zastrzyk, powiedział Jonas, bo kiedy raz Jonas był chory, doktor zrobił mu zastrzyk w rękę, żeby znowu był zdrowy. Dlatego teraz Jonas chciał Lotcie zrobić zastrzyk. Wziął więc igłę do cerowania, bo udawaliśmy, że to strzykawka, taka jaką mają doktorzy. Ale Lotta nie chciała żadnego zastrzyku. Wierzgała nogami i krzyczała: nie wolno wam robić mi zastrzyku. Och, ty ośle, my tylko udajemy, powiedział Jonas. Przecież nie ukłuję cię naprawdę, rozumiesz chyba? Ale ja i tak nie chcę żadnego zastrzyku, krzyczała Lotta. Tak więc nie mogliśmy się już bawić w szpital. A ja i tak wypiszę receptę, powiedział Jonas. Usiadł przy stole i niebieską kredką pisał na kartce. Pisał drukowanymi literami, ale ja nie umiałam tego przeczytać. Jonas i ja uważamy, że przyjemnie jest się bawić w szpital. Ale Lotta tak nie uważa. Nasz tatuś jest wesoły. Kiedy wraca z biura do domu, stoimy w przedpokoju i witamy go. Jonas, ja i Lotta. A tatuś śmieje się i mówi: o, jak ja mam dużo dzieci. Raz schowaliśmy się za ubraniami w przedpokoju i staliśmy bardzo, bardzo cichutko, a wtedy tatuś powiedział do mamusi: dlaczego nikt nie hałasuje w domu? Czy dzieci chore? Wtedy wybiegliśmy zza ubrań i śmialiśmy się z tatusia, który powiedział: nie wolno wam tak mnie straszyć. Kiedy wracam do domu, ma być hałas i harmider. Inaczej robię się niespokojny. Ale najczęściej tatuś nie musi być niespokojny. Pewnego razu dwa samochody ciężarowe zderzyły się na ulicy tuż przed naszym domem. I rozległ się tak straszliwy łoskot, że Lotta, która właśnie przed chwilą usnęła, obudziła się. I zaraz spytała: co znowu zrobił Jonas? Lotta najwyraźniej uważa, że cały hałas i harmider na tym świecie robi właśnie Jonas. Lotta jest taka słodka i ma takie tłuste nóżki. Jonas i ja często całujemy ją i obejmujemy, ale ona tego wcale nie chce. Bardzo dużo jest tego, czego Lotta nie chce. Kiedy jest chora, nie chce wziąć lekarstwa, chociaż musi. W zeszłym tygodniu Lotta kasłała i mama chciała, żeby wzięła lekarstwo na kaszel. Ale Lotta zaciskała buzię i kręciła głową. Ty jesteś trochę głupia, Lotta, powiedział Jonas. Ja nie jestem trochę głupia, odpowiedziała Lotta. Jesteś, bo nie chcesz wziąć lekarstwa na kaszel.
odrzekł Jonas. Jeśli ja muszę wziąć lekarstwo, to postanawiam sobie, że wezmę i biorę. Wtedy Lotta powiedziała. Jeśli ja muszę wziąć lekarstwo, to postanawiam sobie, że nie wezmę i nie biorę. Potem znowu zacisnęła buzię i pokręciła głową. Mama pogłaskała ją i powiedziała. W takim razie możesz sobie tu leżeć i kasłać, biedna mała Lotto. Tak, i nie spać ani chwilki, powiedziała zadowolona Lotta. Lotta wieczorami nie chce kłaść się spać i ja też tego wcale nie chcę. Uważam, że mamusia jest trochę dziwna, bo chce, żebyśmy się kładli wieczorami, kiedy w ogóle nam się nie chce spać, a rano, kiedy śpimy, chce, żebyśmy wstawali. W każdym razie byłoby lepiej, gdyby Lotta wzięła lekarstwo, bo dzień później jeszcze bardziej kasłała, była zasmarkana i mamusia powiedziała, że nie wolno jej wychodzić na dwór. Ja miałam załatwić sprawunki w sklepie pasmanteryjnym. Kiedy stałam w sklepie i czekałam na swoją kolej, przez drzwi wepchnęła się Lotta, cała zasmarkana. Idź do domu, powiedziałam. Na pewno nie, odpowiedziała Lotta. Też chcę być w sklepie z szyciem. Pociągała nosem, pociągała, aż w końcu jedna ciocia w sklepie zapytała ją. Czy nie masz chusteczki do nosa? Mam, odpowiedziała Lotta. Ale nie pożyczę jej komuś, kogo nie znam. Opowiem jeszcze coś o Lotcie. Raz mamusia wzięła nas do dentysty. Jonasa, mnie i Lottę. Zobaczyła u Lotty małą dziurkę w zębie, więc trzeba było iść do dentysty, by ją zaplombował. Jeśli będziesz naprawdę dzielna u pana doktora, dostaniesz koronę, powiedziała mamusia do Lotty. Kiedy my byliśmy u dentysty, mamusia musiała posiedzieć w poczekalni. Najpierw doktor obejrzał moje zęby, ale nie miałam żadnej dziury, więc wróciłam do mamusi. Siedziałyśmy tam i bardzo długo czekałyśmy na Jonasa i Lottę. Mamusia powiedziała: popatrz, Lotta nie krzyczy. Po chwili drzwi otworzyły się i wyszła Lotta. Byłaś naprawdę dzielna, pochwaliła ją mamusia. No, powiedziała Lotta. Co zrobił pan doktor? Zapytała mamusia. Wyciągnął ząb, odpowiedziała Lotta. A ty wcale nie krzyczałaś. O, jaka byłaś dzielna, pochwaliła ją mamusia. Nie, nie krzyczałam, odpowiedziała Lotta. No, słowo daję, jesteś naprawdę bardzo dzielną dziewczynką, powiedziała mamusia. Tu masz koronę. Lotta wzięła koronę, schowała ją do kieszonki i wyglądała na bardzo zadowoloną. Mogę zobaczyć, czy ci leci krew? Zapytałam. Lotta otworzyła buzię, ale nie widziałam, żeby brakowało jej któregoś zęba. Przecież on nie wyciągnął ci żadnego zęba, powiedziałam. Wyciągnął. Jonasowi, oznajmiła Lotta. Potem wyszedł Jonas i pan doktor. Pan doktor wskazał na Lottę i powiedział: tej panience nie mogłem nic zrobić, ponieważ nie chciała otworzyć buzi. Tego dziecka trzeba się wszędzie wstydzić, stwierdził Jonas, kiedy wracaliśmy do domu. Ja go nie znam, powiedziała Lotta. Przecież nie mogę otwierać buzi przed ludźmi, których nie znam. Tatuś mówi, że Lotta jest uparta
jak stary kozioł.